Jakub Pietrzak, to jest trzecia część ławy prasowej w telewizji W Punkt. Naszymi gośćmi są cały czas Piotr Szumlewicz, Reset Obywatelski, Piotr Kusznieruk, Trybuna. W tej części porozmawiamy o projekcie ustawy Stop LGBT autorstwa Kai Godek. Fundacja Kai Godek zebrała pod tym projektem 140 tysięcy podpisów Polek i Polaków. Projekt, który de facto delegalizuje Marsze Równości w Polsce. Zapisano w nim między innymi, że cel zgromadzenia nie może dotyczyć propagowania rozszerzenia instytucji małżeństwa na osoby tej samej płci, propagowania orientacji seksualnej innej niż heteroseksualna, a jako niedopuszczalną formę politycznego nacisku wskazuje między innymi tęczowe torby z Ikei. Więc Piotr Szumlewicz, no, gdzie są granice tego absurdu? No właśnie, znaczy tak na pierwszy rzut oka to wygląda po prostu absurdalnie. Znaczy tak, nie wiadomo, czy to bardziej śmiać się, czy płakać. Jest to ustawa, która jawnie jest sprzeczna z konstytucją i to co najmniej z kilkoma artykułami, tak z artykułem o wolności wypowiedzi, wolności słowa, wolności zgromadzeń, równości wobec prawa. Przekonań. Tak, więc tych punktów konstytucji pewnie można by co najmniej 5 wpisać. I w ogóle taka moja pierwsza wątpliwość była wobec tego projektu, że jest jakiś kłopot, jak chodzi o te zbiórki, że one generalnie jednak powinny być zgodne z konstytucją. Tylko wiemy, że PiS sam na tyle rozbił zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego i na tyle stworzył z Trybunału fasadę, no, że prawdopodobnie PiS by wykorzystywał ten instrument kontroli, czy inicjatywa obywatelska jest zgodna z konstytucją dla własnych celów, tak? Czyli jeżeli ktoś by zebrał 150 tysięcy na rzecz czegoś, to jest niezgodnie, na przykład, nie wiem, związki nawet partnerskie osób tej samej płci, to PiS by powiedział, że to jest niezgodne z konstytucją. I to jest jakby jeden problem, bo dla mnie rzeczywiście jest straszne, że właściwie taki faszystowski projekt, czyli no otwarcie zamordystyczny, sprzeczny z prawami człowieka, pojawia się w polskim Sejmie, no i my musimy słuchać wszyscy jako Polacy i Polki pani Godek, która mówi rzeczy, no, przerażające zupełnie, znaczy trochę śmieszne, ale jednak bardziej straszne, tak? I to jest jeden wymiar. Drugi wymiar jest taki, że wydaje mi się, że ta inicjatywa Godek jest bardzo dla PiS-u korzystna, dlatego, że PiS zawsze może powiedzieć, no proszę bardzo, my tego nie popieramy, to jest pewna prawicowa skrajność, tutaj jest lewicowa skrajność, która chce w ogóle jakichś małżeństw, jakichś dziwactw, prawda? Więc my jesteśmy tą rozsądną partią środka, która ani nie będzie prześladować, my przecież nikogo nie prześladujemy, parady równości, proszę bardzo, za naszych rządów są, my tego nie będziemy popierać, natomiast nie będziemy popierać radykałów z drugiej strony, którzy mówią coś o jakichś prawach LGBT. W związku z tym to jest PiS-owi bardzo na rękę, bo Godek pokazuje, że PiS to nie jest partia ekstremalna, ekstremum jest gdzie indziej, tak? Więc to im się pod tym opłaca. Teoretycznie, no ale wczoraj poseł Kaleta z mównicy sejmowej powiedział, że jednak popierają ten projekt, no, więc nie odcinają się od tego. No ale to jest chyba trochę podobnie jak z Unią Europejską. Dlatego, że Solidarna Polska chyba w związku z tym, że oni wiedzą, że Kaczyński jest, mówiąc delikatnie, zirytowany na Ziobrę, w związku z tym chcą zbudować swoje zaplecze rzędu 5%, żeby móc straszyć, widzicie, uważaj Kaczyński, bo my sami wejdziemy do Sejmu, więc to jest jakaś argumentacja chyba przedwyborcza już. Natomiast generalnie no, ta ustawa jest tak brutalnie sprzeczna z konstytucją i przy całej homofobii części Polaków, bo pamiętajmy o tym, że Andrzej Duda też w czasie kampanii prezydenckiej mówił straszne rzeczy wobec osób nieheteroseksualnych i wygrał te wybory, ale mam wrażenie, że jednak takie otwarte represjonowanie LGBT, co de facto Godek proponuje, no mimo wszystko poparcie dla tego typu rozwiązań jest niskie w polskim społeczeństwie i taka otwarta nagonka, która by się przełożyła na prawo, no jednak nie miałaby dużego poparcia społecznego, więc mam jednak wrażenie, że to jest korzystne właśnie dla PiS-u, który powie, no są skrajności, ale my w to nie wchodzimy. Natomiast oczywiście to, że w ogóle w polskim Sejmie takie rzeczy są dyskutowane, no jest to straszne. Piotr Kusznieruk, czy to faktycznie pomaga PiS-owi i czy sprzeczność z konstytucją to znaczy, też jest jakiś problem? Piotr nie dojrzał jeszcze jednej rzeczy, która jest dosyć istotna, to znaczy rozpatrywanie tej ustawy i pokazywanie cichego wsparcia jest to również wspieranie, że tak powiem, takiej doktryny ultrakościelnej. Znaczy PiS musi z Kościołem dobrze żyć, bo to zapewnia mu elektorat. On zwraca na to za każdym razem uwagę i pobyty całego rządu na kolejnej rocznicy Radia Maryja i Telewizji Trwam jest to rzecz oczywista, więc taki projekt ekstremalny Kai Godek
powinien być dyskutowany w tym zakresie. Dzięki temu pewni skrajni hierarchowie kościelni, dla których liczę, że większość polskiego kościoła nie ma takiego poparcia jak ci skrajni, dla których jest to istotny problem. Oni zaczynają być usatysfakcjonowani i cała ta dyskusja uderza, po pierwsze pokazuje, że PiS nie jest ekstremalny, a poza tym, że tak powiem, lekko klepie po ramieniu konserwatywną część kościoła, która jest zadowolona, a w zasadzie hierarchów kościoła i trochę środowisk ekstremalnych. Ta ustawa jest generalnie po tym, jeżeli byśmy przeczytali nie tylko te fragmenty, ale inne, które zostały złożone, ona jest po prostu odrażająca i antyludzka. Inaczej tego po prostu nie można nazwać. Generalnie oprócz naruszania pięciu czy sześciu punktów konstytucji, po prostu narusza wszelkie możliwe zasady współżycia społecznego. Wracamy do XV wieku, do państwa wyznaniowego, gdzie możemy się spodziewać, że Kaja Godek po zatwierdzeniu tej ustawy złoży kolejny projekt, ponieważ jej się udało, może złożyć kolejny projekt daleko idący i będziemy po prostu palili ludzi w imię zasad religijnych albo innych czynności. No to jest kompletne złamanie zasad obywatelskości w społeczeństwie obywatelskim. To w ogóle nie powinno mieć miejsca. Ale fundamentaliści... Inkwizycja może się pojawić też, tak. Fundamentaliści religijni od jakiegoś czasu robią w naszym kraju, mam wrażenie, co chcą. No i pytanie właśnie, czy rząd jest ich ofiarą, jakimś politycznym zakładnikiem, czy po prostu sam też taki jest, no bo ten projekt, który teraz jest w Sejmie, Stop LGBT, nie musiał być procedowany teraz. Rząd jest... Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło ten projekt z jakichś powodów w tym momencie. Rząd jest zakładnikiem fundamentalistów religijnych z następującego powodu. No 30% poparcia PiS-u, na 30% poparcia w PiS-u składa się 5% poparcia fundamentalistów religijnych. Jeżeli zabierzemy im te 5%, to oni odpadają od władzy. Tak, natomiast rzeczywiście ciekawe jest to, że oni w ten sposób brają. Mi się to trochę kojarzy z sytuacją w Stanach Zjednoczonych, gdzie właściwie środowiska popierające republikanów często są znacznie bardziej skrajne od republikanów, ale republikanie mimo wszystko ich nie odsuwają od siebie. To są organizacje niekiedy wręcz właściwie przestępcze, tak typu jakiś tam Ku Klux Klan czy coś takiego. I właściwie Kaja Godek jest takim polskim Ku Klux Klanem. To znaczy, oczywiście to są takie przerażające rozwiązania, właściwie bardzo przemocowe. Natomiast rzeczywiście jest tak, że teraz PiS próbuje tak też mrugać do elektoratu, nazwijmy to bardziej umiarkowanego, mówiąc, że oni to będą głosować w pierwszym czytaniu za, z tego względu, że oni szanują inicjatywy obywatelskie. Można znaleźć kilka przykładów, kiedy oni nie szanowali tych inicjatyw, jak były niezgodne z ich przekonaniami, więc ani nie musieli tego wyciągać tak szybko, ani nie muszą wcale głosować za. Ciekawe skądinąd jest to, że część chyba Konfederacji, z tego co słyszę, będzie głosować przeciwko i to już... Dobromir Sośnierz zapowiedział wczoraj, że Ruch Narodowy będzie głosował za, a partia Korwin prawdopodobnie przeciw. No właśnie, więc nawet partia Korwin, która w wielu sprawach ma podejście, nazwijmy to, dosyć zamordystyczne, jednak w tej sprawie chyba uzna, że to jest lekka przesada, a dla dużej części PiS-u to nie będzie lekka przesada, więc to są też takie dziwne rozgrywki. Natomiast rzeczywiście jest tak, że PiS ma, jak się okazuje, to skrzydło tych radykałów narodowo-katolickich coraz silniejsze. Właściwie nie wiemy, jak te rozmowy wewnątrz partii wyglądają, ale to, że w ostatnich czasach, co widzimy też w TVP, gwiazdą zaczyna być też pan Bąkiewicz, który do niedawna jednak, nawet dla PiS-u, był takim trochę bandytą stadionowym i jakby było jasne na przykład, kiedy to było 2 czy 3 lata temu chyba, tak, jak PiS robił demonstrację z narodowcami, no to jednak było tak, że wtedy były to właśnie dwa niezależne marsze, tak? PiS jednak nie chciał się, że tak powiem, jakoś tam psuć sobie wizerunku, że tutaj oni to może sobie idą, a my idziemy zupełnie gdzie indziej. Teraz już ten przekaz się zmienił. Teraz Bąkiewicz staje się właściwie takim bohaterem władzy, zresztą finansowanym przez władzę dosyć, no tak hojnie, co najmniej parę milionów już przyszło, a być może jeszcze większe pieniądze idą jakimiś innymi kanałami. Więc to jest jednak jakiś taki bardzo niepokojący trend, że z jednej strony dowartościowuje się panią Kaję Godek, czyli takiego taliba katolickiego, a z drugiej strony Bąkiewicza, czyli takiego w tym sensie chuligana, że nawet są, przecież on ma teraz zarzuty o po prostu pobicie, jak pamiętamy w czasie demonstracji strajku kobiet, no to on sobie pozwalał na właściwie z kolegami na otwarcie przemocowe akcje. W związku z tym to, że władza mruga już do takiej, nawet nie mruga, tylko po prostu je wspiera. No to są miliony idą na pana Bąkiewicza. Kaja Godek wchodzi do Sejmu właśnie, kiedy ma ochotę. Oni ją wpuszczają bardzo szybko, że tak powiem, z tymi jej projektami.
No to jest niepokojące. Jedna jeszcze uwaga, bo trochę pesymistyczna, bo ja pamiętam, jak wielu komentatorów mówiło, że jak PiS będzie eksponował Ziobrę, Macierewicza, to nie mają szans wygrać wyborów. No i jak się okazało, jednak nie trzeba było ich odsuwać na bok, więc ja się boję, czy na najbliższych wyborach już pan Bąkiewicz nie będzie jakąś trójką w Warszawie. Bo coś te ruchy z Bąkiewiczem też są wykonywane i z Kajów Gadek, czy to jest grane, to właśnie, żeby prawej ściany nie oddać? Ja powiem w ten sposób, dokładnie tak. To znaczy te mruganie na takich ekstremistów jak Bąkiewicz czy Godek, one z jednej strony są widoczne, no bo ich się po prostu wyciąga z szafy i pokazuje w mediach i zaczyna ich się klepać po plecach, a z drugiej strony zwróćmy uwagę na to, co się działo w przypadku, że tak powiem, bardzo ekstremalnych zachowań. Byłem uczestnikiem Marszu Równości w Białymstoku, słynnego Marszu Równości, gdzie kilka tysięcy osób stwarzało zagrożenie dla kolejnych kilku tysięcy osób. Grupy kibiców o ekstremalnych zachowaniach, gdzie leciały kamienie, słoiki z moczem, wyzwiska, agresja, szarpania, z którymi policja nie mogła sobie poradzić i nie mogła tego marszu w rzeczywistości opanować. Latający nad głowami na wysokości 20 metrów śmigłowiec, który strumieniem powietrza miał odpychać jednych od drugich, więc sytuacja wyglądała skandaliczna. Co widzimy na końcu? 50 mandatów i kilka grzywn. Generalnie rzecz biorąc, za tego typu zachowanie, no to rząd, podejmując tego typu decyzje, po prostu mruga do zachowań ekstremalnych. Nie ponosisz konsekwencji za to, co robisz. Bo dla tych ludzi, którzy tak się zachowywali, 500-złotowy mandat za naruszenie porządku publicznego naprawdę jest żadnym ryzykiem w momencie, kiedy idę sobie spokojnie na marszu i leci, że tak powiem, nad głowami kamień. Tak? Ile osób, które zostało tam pokaleczonych czy cokolwiek innego zrobione, zupełnie pominięto traumę społeczną tych ludzi po drugiej stronie. Policja uznała, że te osoby, które przeszły w Marszu Równości w wyniku ewidentnej napaści poniżania i napaści słownej, to nie jest strona pokrzywdzona. Dlaczego nie jest ta strona pokrzywdzona? Dlaczego 3000 czy 4000 uczestników to nie jest strona pokrzywdzona w tym proteście? W związku z tym nie mieli uprawnień oskarżycieli posiłkowych, w związku z tym państwo wystawiło im najniższe możliwe kary, jakie dało się zrobić dla ludzi, którzy byli sfilmowani telefonami komórkowymi, którym nie dało się nie postawić zarzutów. No właśnie, ale to ulgowe traktowanie i finansowanie z jednej strony, no to jedno, no ale przecież tych ludzi z Ordo Iuris mamy na stanowiskach ministerialnych, mamy w Sądzie Najwyższym. Neonazistów, trzeba powiedzieć wprost, ze Stowarzyszenia Niklot w Muzeum Katyńskim, fajlującego ONR-owca w IPN-ie. No więc ci ludzie infiltrują też po prostu to środowisko, instytucje państwowe i ta gra Prawa i Sprawiedliwości, no bo jak rozumiem, jest to jakaś gra na przyciąganie radykalnego elektoratu, no czy ona się po prostu w pewnym momencie nie wymknie spod kontroli również Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, oni chyba tak dużo dostają, że nie ma potrzeby, żeby się wyrywali, bo mają co chcą. No. Znaczy ja na przykład teraz jest taki test, będzie dla PiS-u w pewnym sensie, to znaczy Marsz Niepodległości, który przynajmniej na chwilę obecną jest nielegalny i Bąkiewicz już powiedział, że on ma w nosie wyrok sądu. Witam Państwa serdecznie. On i tak zrobi, bo uważa, że wyrok sądu, jaki jest niezgodny z jego stanowiskiem, to nie będzie go przestrzegał. Władza publiczna póki co milczy, więc jeżeli te orzeczenia się nie zmienią, to Marsz Niepodległości będzie po prostu nielegalny i mam już takie poczucie, że władza powie, no i dobrze, no to będzie i my nawet przyjdziemy na ten marsz, bo zepsuty sędzia. Już widziałem jakieś tam teksty w jakiejś polityce.pl czy tego typu portalach, że prawda, ten sędzia, który właśnie orzeka, już zaczyna się, prawda, przyglądanie się życiorysowi, już zaczyna się sugestia, że tak naprawdę to jest wyrok tych złych sądów i trzeba reformę sądownictwa zrobić właśnie po to, żeby takich wyroków nie było. Więc jakby ten program Bezprawie plus obecnego rządu zaczyna być jakby ochroną dla środowisk też neofaszystowskich czy takich skrajnie narodowo-katolickich, bo już sobie wyobrażam, że na przykład Bąkiewicz zostanie na przykład 2 lata bezwzględnego więzienia i później będzie, nie wiem, albo go prezydent ułaskawi, albo po prostu powie, nie wiem, jakiś Czarnek czy Dworczyk, czy Morawiecki, że to jest właśnie przykład, że wymiar sprawiedliwości trzeba zreformować, a pan Bąkiewicz jest narodowym bohaterem, w związku z tym oczywiście nie musi się stosować do wyroku i nie życzymy sobie, żeby żaden policjant czy prokurator zajął się panem Bąkiewiczem. No niestety już mamy tego typu sytuacje na wielu przykładach, no bo w gruncie rzeczy ten nasz pierwszy temat, prawda, to o to chodzi. Jest kara dla Polski, a nie
oni mówią nie, dlatego że my jesteśmy dumnym polskim narodem, nikt nam nie będzie kar wlepiać. I ta walka z wymiarem sądownictwa de facto o to też chodzi. I ja się boję, że rzeczywiście parasol ochronny już nie tylko dotyczy polityków PiS-u, tam samorządowców, posłów, rodziny i tak dalej, ale widać, że dotyczy też panów Bąkiewiczów, którzy mówią sobie otwarcie, że tam wyroki sądów, to on się nie przejmował. No właśnie, gdzie nas te sytuacje może doprowadzić, ostatnie zdanie, w perspektywie nie roku czy dwóch nawet, ale tam pięciu czy nawet dziesięciu powiedzmy. To znaczy po pierwsze zmierzamy w kierunku, że tak powiem, państwa wyznaniowo-fundamentalnego i to widać po nominacjach Czarnka, to widać po tym, co się dzieje w szkole, po tym, co się dzieje, że tak powiem, w innych segmentach, ale druga dosyć istotna sprawa, no to Polacy zaczynają generalnie tracić wiarę do jakichkolwiek wyroków sądowych. To znaczy wyrok jest podważany. Za chwilę zabójca drugiej osoby też powie, że nie uzna tego wyroku, pójdzie do jakiegoś polityka PiS. Ten polityk PiS powie, że moim zdaniem to tego zabójstwa nie było i generalnie rzecz biorąc będzie czuł się wolny i będziemy funkcjonowali w kraju, w którym pojawi się po prostu bezprawie, tak? Czyli wracamy do systemu Polski początku lat 90., gdzie można było, że tak powiem, znaleźć sobie osłonę mafijną polityków albo korzystać z innej osłony mafii, albo można było sobie kupić wyrok sądowy, co naprawiliśmy pod koniec lat 2000 na początku lat 2000 w jakiś tam sposób, ale po prostu wracamy do Republiki Bananowej, która zaczyna być widoczna i ona ma być, że tak powiem, na pewno fundamentalna. Miejmy nadzieję, że jednak tak źle się to nie skończy. To była trzecia i ostatnia część ławy prasowej w telewizji W Punkt. Naszymi gośćmi byli Piotr Szumlewicz, Reset Obywatelski, dziękuję. Piotr Kusznieruk, Trybuna. Dziękuję i do zobaczenia.